Zapraszam teraz księdza profesora Andrzeja Prybę. Reprezentuje on Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Jest prodziekanem do spraw rozwoju i współpracy międzynarodowej Wydziału Teologicznego. Profesor w Zakładzie Filozofii i Dialogu, wiceprezes Polskiego Stowarzyszenia Familiologicznego, teolog, specjalista nauk o rodzinie. Poprosimy, aby ksiądz profesor zajął się tematem działania wobec rodziny instytucji samorządowych w ramach pomocy społecznej. Bardzo proszę. Bardzo dziękuję. Tak pomyślałem sobie, jednak duża strata, że pani profesor tak szybko zakończyła, znakomicie mówiła. Jestem przekonany, że jeszcze miała dużo do powiedzenia. Dobrze się też podziało, że tak myślę sobie, że są pośród nas panie i że ten punkt widzenia tutaj jest reprezentowany i to myślę, że jest wartość dodana bez wątpienia. I to spojrzenie z tej perspektywy jest bardzo ubogacające i powiedzmy ta kwestia dotykania pewnej wrażliwości, tak bardzo istotnej i ważnej też dla tej posługi pastoralnej. Absolutnie tak. Szanowni Państwo, przechodzę do tematu, który został mi zadany. O czym będę chciał mówić? Najpierw wspomnę o tym, że rodzina jest naturalną komórką społeczną, że jest ona przedmiotem zainteresowania państwa, że pomoc społeczna jest również dedykowana rodzinie i jej wsparciu. Nie będę wchodził w te zagadnienia związane z polityką rodzinną, bo to nie będzie przedmiotem akurat tego przedłożenia. Potem spróbuję spojrzeć na te zagadnienia, które tutaj nas akurat sprowadziły, poronienia, martwe urodzenia, jak ta kwestia wygląda, jak może i procentowo spróbujmy przyjrzeć się, jak to wygląda i jak do tego powinny podchodzić też te instytucje samorządowe. Rodzina jest pierwszym i podstawowym miejscem narodzin człowieka. Jest ona środowiskiem, w którym może się ono prawidłowo rozwijać. W rodzinie, nie gdzie indziej. W rodzinie. Nie quasi rodzinie. Często mamy dzisiaj duże problemy z tym, z określeniem w ogóle już punktem wyjścia, czym w ogóle jest rodzina. Bardzo mi się spodobało to określenie właśnie księdza profesora Majkowskiego, socjologa, który mówi o quasi rodzinnych sposobach bytowania. I myślę, że to oddaje. No są oczywiście, mogą być, prawda, jakby, ale to nie jest to samo, co rodzina. To nie jest to samo. Coś, co określamy, że może być prawie, no, to nie jest to samo, co oryginał. I też myślę tutaj, na to by trzeba było zwracać uwagę. Jak słusznie zauważyli ojcowie Soboru Watykańskiego II, rodzina jest, to zdanie też do określenia bardzo też trafia do mnie osobiście, jest szkołą bogatszego człowieczeństwa. Szkoła bogatszego człowieczeństwa. To przecież rodzina ma wpływ na rozwój człowieka, bowiem w niej uczy się on wzorów postępowania i przyjmuje również system wartości. System wartości, który jest tutaj, co jest niezwykle istotne i ważne dla dalszego funkcjonowania człowieka. Dokonuje się to przez długotrwały proces wprowadzania człowieka w świat kultury narodowej, ogólnoludzkiej w sposób najbardziej naturalny. Rodzina jest naturalną komórką społeczną. Człowiek z głębi swej natury jest istotą społeczną i bez relacji z innymi ludźmi nie może ani żyć, ani rozwijać swych uzdolnień. Stąd też rodzina ma ogromne znaczenie społeczne, ponieważ odgrywa istotną rolę w tworzeniu społeczności narodowej i państwowej. Papież Leon XIII już w encyklice Rerum Novarum napisał, cytuję, rodzina więc, czyli społeczność domowa, jakkolwiek bardzo mała, jest jednak prawdziwą społecznością i jest starsza od wszelkiego państwa. Natomiast Organizacja Narodów Zjednoczonych w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka w artykule 16, punkcie 3 stwierdza, rodzina jest naturalną i podstawową komórką społeczeństwa. A papież Jan Paweł II w refleksji, jaką podjął w Adhortatio Familiaris Consortio, dowodził, że
rodzinę łączą ze społeczeństwem żywotne i organiczne więzi. Stanowi ona bowiem jego podstawę i stale je zasila poprzez swe zadania. W rodzinie przecież rodzą się obywatele, w niej znajdują pierwszą szkołę tych cnót społecznych, które stanowią o życiu i rozwoju samego społeczeństwa. Nie ma wątpliwości, jak wielkie i niezastąpione jest znaczenie rodziny, tak w rozwoju poszczególnych osób, jak i całej społeczności, w której ona żyje. Stąd też wydaje się ze wszechmiar słuszne, wszechstronne wspieranie rodzin. Stanowi ono bowiem jeden z ważniejszych czynników inwestycji, tak w sensie ilościowym, jak i jakościowym, w przyszłość ludzkości. Zdrowie osoby i społeczności ludzkiej oraz chrześcijańskiej wiąże się ściśle z pomyślną sytuacją wspólnoty małżeńskiej i rodzinnej. Sobór Watykański II, Konstytucja Duszpasterska o Kościele nr 47. Rodzina jest też przedmiotem zainteresowania państwa. Państwo interesuje się w sposób naturalny rodziną, ponieważ przez wiele stuleci była ona podstawowym elementem strukturalnym państwa. Było to wynikiem nierozerwalnej więzi pomiędzy rodziną i społeczeństwem. Z czasem jednak zainteresowanie rodziną też ze strony państwa uległo osłabieniu. Zaczęto bowiem kwestię małżeństwa i rodziny traktować jako sprawę prywatną poszczególnych obywateli, co stało się też bezpośrednią przyczyną nieprawidłowego funkcjonowania wielu rodzin. Z czasem jednak zainteresowanie rodziną ze strony państwa uległo osłabieniu. Z czasem też zaczęto zastanawiać się nad rozwiązaniami systemowymi, dając tym samym początek też nowoczesnej polityce społecznej. Podjęto próby przełamywania liberalistycznej zasady nieinterwencji państwa w wolną grę interesów. Rodzina jest niezastąpioną wspólnotą dla rozwoju jednostek, jak i całych społeczeństw. Świadomość tego faktu była podstawą do przyznania rodzinie odpowiednich praw w dziedzinie ochrony społecznej, prawnej i ekonomicznej. Pomoc społeczna jako wsparcie dla rodziny. Człowiek, który sam nie radzi sobie z czynnościami życia codziennego, problemami zdrowotnymi bądź nie otrzymuje wystarczającej pomocy ze strony bliskich, musi korzystać z różnych form opieki profesjonalnej. Istotnym systemem wsparcia osób oraz grup społecznych znajdujących się w trudnych sytuacjach życiowych, których nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć i rozwiązać, jest właśnie pomoc społeczna. Pomoc społeczna w ustawie z roku 1990 roku jest definiowana jako szeroko zakrojona działalność, której celem jest zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. W ustawie o pomocy społecznej z roku 2004 określono szereg zadań wchodzących w zakres pomocy społecznej, rodzaje przyznawanych świadczeń, zasady ich przydzielania oraz organizację pomocy społecznej. Zgodnie z ustawą, pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. W tym kontekście pomoc społeczną należy interpretować jako rozbudowany system świadczeń ukierunkowany na zaspokojenie potrzeb bytowych, zdrowotnych i społecznych tych osób, które z racji wieku, choroby, ogólnej niepełnosprawności życiowej i trudnej sytuacji nie są w stanie zaspokoić swoich podstawowych potrzeb, warunkujących ich egzystencję na poziomie godnym człowieka. Pomoc społeczna polega na modyfikowaniu też warunków rozwojowych i życiowych jednostki za pomocą jej rozbudzonych i usprawnionych sił. W toku pomocy społecznej następuje proces rozpoznawania warunków, w których zachodzi potrzeba ratowania, opieki i pomocy. Pomoc społeczna bezpośrednio wiąże się też z pojęciem pracy socjalnej, która zgodnie z ustawą o pomocy społecznej jest działalnością zawodową, mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie poprzez spełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi. W ustawie zwraca się też uwagę na szczególną rolę pracownika socjalnego,
który wchodzi w relacje pomiędzy jednostką i środowiskiem poprzez minimalizowanie, rozwiązywanie, jak również zapobieganie problemom, jakie nastąpiły na skutek dysfunkcjonalnych relacji jednostka-środowisko. Do zadań pracownika socjalnego należy również wspieranie, aktywizowanie człowieka w taki sposób, aby mógł on w społeczeństwie żyć w sposób twórczy, aktywny i zadowalający. Pomoc społeczna ma szersze znaczenie i poza pracą socjalną obejmuje również wiele innych działań wspierających. Jest ona zorganizowanym systemem świadczeń i instytucji społecznych, których zadaniem jest pomaganie jednostkom i grupom w osiągnięciu satysfakcjonującego standardu życia, w tym dobrego stanu zdrowia, dobrych relacji osobistych i społecznych. Pomoc społeczna umożliwia też przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych tym, którzy nie są w stanie sami ich pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Wspiera ich wysiłka zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie w warunkach odpowiadających godności człowieka. Zadaniem pomocy społecznej jest także zapobieganie trudnym sytuacjom życiowym przez podejmowanie działań zmierzających do usamodzielnienia osób i rodzin oraz ich integracji ze środowiskiem. Pomoc przy zwyciężeniu trudnych sytuacji życiowych jest instytucją polityki społecznej państwa, w tym organów samorządowych, które zadania z tym związane realizują za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej. Wykonując zadania pomocy społecznej i dyspozycje wynikające z przepisu artykułu 2 ust. 2 ustawy o pomocy społecznej, podmioty te współpracują na zasadzie partnerstwa z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, z Kościołem katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi, to jest podmiotami, które mogą posiadać informacje o potencjalnych beneficjentach pomocy społecznej. W celu prawidłowego wypełnienia zadań z zakresu pomocy społecznej konieczna jest rzetelna identyfikacja osób wymagających objęcia pomocą, jak też należyte wykonywanie obowiązków przez pracowników socjalnych, mające na celu monitorowanie sytuacji społecznej. Niekorzystanie bądź korzystanie w niewielkim stopniu z możliwości współpracy nie zapewnia pełnej i skutecznej identyfikacji i następnie oceny sytuacji osób potrzebujących. Funkcjonowanie systemu pomocy społecznej oparte jest na zasadzie subsydiarności. Oznacza to, że państwo nie może zastępować działań poszczególnych osób czy rodzin, które powinny własnymi siłami i środkami zaspokajać potrzeby egzystencjalne. Może natomiast pomagać wówczas, gdy osoby te nie są w stanie samodzielnie przezwyciężyć trudnej sytuacji życiowej, w jakiej się znalazły. Misją pracy socjalnej jest umożliwienie każdemu potrzebującemu pomocy w rozwoju swojego potencjału i zapobieganie dysfunkcjom poprzez promowanie społecznych zmian w celu skutecznego rozwiązywania problemu. I przechodzimy do kwestii zapowiedzianej poronienia i martwe urodzenia. Ciąża i narodziny dziecka są dla kobiety wyjątkowymi wydarzeniami, często związanymi z reorganizacją codziennego życia zawodowego i osobistego z racji pojawienia się dziecka. Prawidłowo przebiegająca ciąża i poród dostarczają radości rodzicom i całej rodzinie, a myślę też personel medyczny ma szansę uczestniczyć w tym ważnym wydarzeniu. Jednak nie wszystkie ciąże kończą się urodzeniem zdrowego dziecka. Mogą wystąpić sytuacje szczególne, właśnie jak poronienie, urodzenie dziecka martwego, chorego, niezdolnego do życia. Według raportu UNICEF-u na świecie co 16 sekund rodzi się martwe dziecko. W raporcie zauważono również, że martwe urodzenia są wyzwaniem nie tylko w ubogich krajach. W 2019 roku 39 krajów o wysokich dochodach odnotowało większą liczbę martwych urodzeń niż zgonów noworodków, a 15 krajów miało wyższą liczbę martwych urodzeń niż zgonów niemowląt. Polska oraz cała Europa leżą w strefie, w której wskaźnik martwych urodzeń nie przekracza 6 zgonów na 1000 porodów. W Polsce ten wskaźnik wynosi nieco ponad 3 martwe urodzenia na 1000 porodów, podobnie jak w Belgii, Francji czy na Węgrzech.
Lepsza sytuacja ma miejsce w Czechach, Niemczech, Szwecji, Norwegii oraz Finlandii. Tym niemniej wciąż około 1700 Polek rocznie rodzi martwe dzieci i jest to zawsze ogromna rodzinna tragedia. Szacuje się, że w Polsce około 10 a 15% wszystkich ciąż kończy się poronieniem. Z danych zgromadzonych na podstawie sprawozdań o działalności ogólnej szpitali wynika, że w Polsce w 2017 roku u ponad 40 tysięcy kobiet ciąża zakończyła się poronieniem. W 2018 u niemal 39 tysięcy, w 2019 u ponad 39 tysięcy. Medycznymi konsekwencjami utraty ciąży są najczęściej krwotoki. Tu możemy, nie będę wchodził w zagadnienia związane z medycyną. Pojawiają się również i powikłania. Na tym to akurat tę kwestię pozostawię. W postępowaniu po utracie ciąży istotne jest również zapobieganie możliwym negatywnym następstwom psychologicznym. Utrata ciąży na skutek poronienia jest wydarzeniem biomedycznym, które wywiera ogromny wpływ na funkcjonowanie psychiczne kobiety i jej rodziny. Bez względu na stopień zaawansowania ciąży, jej utratę uznaje się za sytuacyjny kryzys psychologiczny, trwającą 6 do 8 tygodni reakcję zdrowej kobiety na sytuację trudną, przekraczającą zasoby i możliwości adaptacyjne. Poronienie wywołuje wstrząs przez swoją nagłość, nieprzewidywalność i brak możliwości kontroli. Powoduje wzmożone napięcie, poczucie dyskomfortu i załamanie mechanizmów radzenia sobie. U kobiet po poronieniach ponad dwukrotnie częściej występuje depresja niż u kobiet, które nie doświadczyły straty dziecka przed narodzinami. Depresja dotyka prawie 11% kobiet, które poroniły, przy czym doświadczenie depresji po pierwszym poronieniu powoduje nawrót tego zaburzenia w przyszłości. Według psycholog Barton Smoczyńskiej kobiety po stracie dziecka poczętego można zaklasyfikować do grupy zagrożonej wystąpieniem syndromu PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Daje się u nich zauważyć liczne objawy tego zespołu. Na czym one polegają? Zmniejszenie wiary w siebie, osłabienie siły ego, bierność, pesymizm w relacjach z innymi, reakcje depresyjne, zaburzenia nastroju, silne dolegliwości psychosomatyczne, nawracające obrazy i myśli o wyraźnie negatywnym kolorycie emocjonalnym. Zwykle w diagnozie psychiatrycznej termin ten stosuje się, gdy objawy trwają co najmniej przez miesiąc. Jeśli występują krócej, wówczas zaburzenia to nosi nazwę ostrej reakcji na stres. Cechą charakterystyczną tego stresu pouzarowego jest długotrwałe występowanie też reakcji po pewnym okresie inkubacji objawów. Tak jak objawy właśnie tego stresu mogą występować długo, nawet kilka lat po porodzie lub poronieniu. Tylko część kobiet z objawami PTSD po stracie ciąży jest poddawana leczeniu specjalistycznemu. Wiele z nich próbuje poradzić sobie, szukając wsparcia wśród bliskich, ale taka forma pomocy zazwyczaj jest niewystarczająca. Metodą leczenia z wyboru jest praca nad traumą podczas psychoterapii. W trudniejszych czy powikłanych przypadkach stosuje się również i leki przeciwdepresyjne, przeciwlękowe. Bardzo istotną rolę odgrywają wszelkie grupowe formy terapeutyczne, takie jak bardziej lub mniej formalne grupy wsparcia dla kobiet doświadczających niepowodzeń położniczych czy psychoterapia grupowa. Opieka nad pacjentkami będącymi w tych szczególnych sytuacjach jest więc niezwykle ważna,
przy czym ma wyjątkowo złożony charakter. Ważną rolę w procesie wsparcia także psychicznego kobiety i jej rodziny odgrywa personel medyczny. Doświadczenie, wiedza, profesjonalizm, umiejętność komunikacji interpersonalnej są tu niezbędne, by nieść skuteczną pomoc pacjentkom w sytuacjach szczególnych. Tu trzeba też i dodać i powiedzieć o tej roli, jaką spełniają duchowni. Myślę tu o kapelanach, którzy tutaj powinni być też bardzo dobrze przygotowani właśnie do tego zadania niezwykle ważnego i ogromnego wyzwania, jakie stoi przed nimi. Personelowi medycznemu należy zapewnić kursy i szkolenia dotyczące postępowania w przypadku niepowodzenia położniczego, które powinny uczyć też współpracy z pacjentką przeżywającą stratę dziecka. Też myślę, że mocno by trzeba było położyć tutaj też akcent na to, też przygotowanie pastoralne w seminariach, żeby ten aspekt absolutnie też był podejmowany. Proszę zwrócić uwagę, kończy się ten pewien etap, ale teraz co dalej z tym zrobić? A widzimy, że w większości przypadków potrzeba właśnie takiej specjalistycznej opieki. Próbowałem się orientować, jak to wygląda konkretnie w tych poradniach, prawda, które możemy znaleźć, chociażby tutaj w rejestrze jednostek specjalistycznego poradnictwa, za które odpowiedzialny jest wojewoda. Spojrzałem tutaj na to, jak się rzeczy mają w województwie wielkopolskim i znalazłem załącznik obwieszczenia wojewody wielkopolskiego z dnia 10 czerwca bieżącego roku. Mamy oczywiście tutaj na terenie województwa wielkopolskiego 31 powiatów i 4 grodzkie. I znalazłem 422 jednostki w województwie, które świadczą pomoc psychologiczną. To wydaje mi się, że jest to bardzo konkretna propozycja. I warto też, myślę, o tym wiedzieć, że taka oferta jest, że taką ofertę można znaleźć i co więcej, jeszcze jest ona też i bezpłatną. I to jest też bardzo ważna informacja. Zastanawiałem się też jeszcze nad kwestią, też dopytywałem, jak wygląda kwestia pochówku, czy tutaj gdyby była potrzeba wsparcia również i finansowego, gdyby taka też oczywiście możliwość istnieje w gminach. Że takie wsparcie by ci, którzy nie mieliby możliwości, prawda, środków finansowych by brakowało, mogą o to się zwrócić. Chociaż w praktyce okazuje się, jak dopytywałem, niewielu korzysta z tego. Raczej wygląda na to, że sobie z tym radzą. Jeżeli podejmują już te decyzje o pochówku, to od tej strony finansowej sobie radzą. Także państwo chce pomagać tym, którzy są w potrzebie, poprzez instytucję pomocy społecznej. Myślę, że dobrze też mieć tego świadomość i też dobrze pokierować też te osoby, które są w potrzebie, żeby też korzystały z tej pomocy. Też jeszcze tutaj, to jakby wychodzę trochę poza ten temat, patrząc tutaj na przedstawicieli duszpasterstwa rodzin, myślę sobie, kiedyś miałem okazję też pracować w tamtym miejscu, gdzie państwo pracujecie. Okazuje, tak, to było zawsze naszym takim pragnieniem, żeby pojawiały się konkretne poradnie, prawda, z prawdziwego zdarzenia, które wychodzą naprzeciw tym różnym potrzebom, które są, prawda, i że i tam pojawi się i prawnik, i psycholog, prawda, i pedagog, prawda, i kapłan, prawda, z różnych stron, prawda. Chcielibyśmy się zaopiekować i na pewno na poziomie diecezji, w każdym diecezji powinien taki właśnie profesjonalny ośrodek być, by wyjść również z pomocą naprzeciw temu, no, z czym ludzie po prostu się borykają. No i myślę, że też pochylenie się jeszcze też, jeśli mamy też do czynienia z osobami wierzącymi ze strony Kościoła, to jest bardzo istotne i ważne. Bardzo dziękuję. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim prelegentom i prelegentkom. Wyrobiliśmy się wzorowo w czasie. Mamy czas na dyskusję, co rzadko się zdarza.
Szkoda, że nie mamy tutaj całego gremium na sali, z którym moglibyśmy prowadzić dyskusję. Myślę, że warto w czasie naszej dyskusji zauważyć kilka tematów, które były tutaj przez naszych prelegentów sugerowane. Pierwsza sprawa to kwestia wrażliwości na drugiego człowieka, zwłaszcza na rodzinę, małżeństwo, które przeżywa stratę. Ta wrażliwość staje się pewnym wyznacznikiem także naszego bycia człowiekiem dla człowieka. I tutaj widzieliśmy pierwszy etap tej wrażliwości, to kwestia pracy ze środowiskiem medycznym, bardzo szeroko rozumianym. Drugi etap, idąc chronologicznie, to także kwestia rozwiązań prawnych, które nie będą tylko rozwiązaniami prawnymi, bezlitosnymi, które usuwają gdzieś na bok wrażliwość człowieka i powodują, że piętrzą się przed nim nowe dokumenty, których nie potrafi wypełnić, ale będą takimi możliwościami prawnymi, które pozwolą jak najłagodniej przejść przez ten bardzo trudny czas, kiedy małżonkowie, rodzice stykają się ze stratą właśnie dziecka poczętego. Trzecia sprawa, o której tutaj wspominaliśmy, kwestia uwrażliwienia także duchownych na to, aby w tym momencie umieli w sposób właściwy rozumieć stratę rodziców i w sposób właściwy podejść do tej właśnie trudnej, bardzo trudnej sytuacji. I wreszcie kwestia wrażliwości rodziców, teściów, sąsiadów, naszych znajomych, którzy stykają się z tym tematem i często w sytuacji właśnie żałoby nie potrafią się odnaleźć. Ja chciałbym tylko powiedzieć o kilku sytuacjach i zaraz tutaj pozwolić na dyskusję. Wyobrażam sobie to w ten sposób, że ponieważ mamy tutaj w zasadzie wszystkich prelegentów, którzy byli z nami na sali, oprócz pani dr Emilii Lichtenberg-Kokoszki, więc myślę, że będziemy mogli także tutaj w swoim gronie podyskutować i otworzyć nowe tematy do naszych badań i refleksji. Ja chciałbym podzielić się tylko tym, co dzieje się u nas w duszpasterstwie małżeństw i rodzin. Udało nam się po długich, długich staraniach doprowadzić do tego, że w Ratio Studiorum, a więc w dokumencie oficjalnym, który określa zasady studiów w wyższych seminariach duchownych, został wprowadzony przedmiot praktyczny duszpasterstwo małżeństw i rodzin. Trzeba powiedzieć to, że jednak ze spokojem pewne rzeczy trzeba realizować. Dokument, który określał konieczność wprowadzenia takiego przedmiotu do seminariów, powstał w Watykanie w 1995 roku. 25 lat później mamy go w rzeczywistości w seminarium. Jest to przedmiot, który w tym momencie będzie obejmował 30 godzin wykładów, ćwiczeń, refleksji i mam nadzieję, że to bardzo przyczyni się do tego, aby ta wrażliwość spotkania z rodzinami, z małżeństwami, które przeżywają stratę swojego dziecka, czy poprzez poronienie, czy poprzez utratę dziecka, które rodzi się martwe, aby te procesy były coraz bardziej pełne. To, o czym też myślę trzeba ciągle przypominać tutaj, czy pani profesor Osewska, czy ksiądz profesor Pryba pytali mnie o to, jak to wygląda w seminariach. Ja mam akurat taki przywilej, że ten przedmiot od kilku lat wykładam w Wyższym Seminarium Duchownym w Rzeszowie, a także kontaktuję się z różnymi rektorami, którzy właśnie ten przedmiot w swoich seminariach stopniowo wprowadzali, jeszcze bez tego szczególnego obowiązku ratio, ale już mając pewne intuicje potrzeb właśnie duszpasterskich. Widzimy, że wielu tych młodych ludzi już spotkało się w swoim życiu z utratą dziecka poczętego, bądź u swoich najbliższych, bądź u swoich kolegów, koleżanek
i ta wrażliwość w sposób naturalny została gdzieś u nich pobudzona. Pytają teraz, co mogą robić dalej. To, co myślę też jest ważne i na naszych barkach duszpasterzy spoczywa, to formacja, jeszcze raz formacja, jeżeli chodzi o kwestie godności i wartości ludzkiego życia. W wielu przypadkach, mówię to z całą odpowiedzialnością, spotykałem się jako duszpasterz z osobami, które utraciły dziecko poprzez poronienie, tak tu było wspomniane bardzo brutalnie, ale taka jest rzeczywistość, poprzez poronienie, które na przykład dokonało się samoistnie w łazience, ta kobieta została z tym wszystkim sama. Kiedy na przykład nie wydano ciała dziecka ze szpitala, kiedy były różne problemy, ci ludzie przychodzą do nas, Bogu dzięki, jeszcze w rzeczywistości Polski, przychodzą do duszpasterzy, pytają o konkretną pomoc, pytają o to, jak mogą to wszystko rozwiązać. I tutaj kluczowe jest także to, abyśmy po pierwsze przypominali o tej wartości życia człowieka od samego poczęcia, a po drugie pilnowali, aby także najbliższa rodzina mogła to mocno, mocno zrozumieć. Został utracony człowiek. I to musi stawać się dla nas podstawą do wszystkich działań, tak aby z szacunkiem, z godnością mógł zostać ten człowiek, to dziecko po prostu w sposób właściwy pochowany. Ja stykam się z tym właśnie w pracy duszpasterskiej, że niejednokrotnie niestety, jak tutaj słyszeliśmy, najbliższa rodzina, mając doświadczenie straty albo próbując pocieszyć w sposób taki najprostszy, mówią właśnie, nie przejmujcie się, jakoś to jeszcze będzie, dacie radę, jesteście młodzi, jeszcze będzie szansa. Pamiętajmy także o tym, że jeżeli mamy do czynienia każdego roku od kilku lat ze stratą dzieci w liczbie około 40 tysięcy, jest to olbrzymia liczba rodzin, małżeństw najbliższych, którzy z tą stratą się stykają. Tutaj też mieliśmy bardzo ciekawe świadectwo i myślę, że to jest bardzo ważne, byśmy do niego wracali, odkrywali. To jest właśnie przeżywanie tej straty dziecka poczętego przez rodzeństwo, tak? Bo tutaj jakoś najmniej skupiliśmy się chyba na tym elemencie. Dzięki pani profesor Osewskiej odkryliśmy także ten wymiar, ale myślę, że jest to bardzo ważny wymiar i trzeba do niego wracać, abyśmy też nie ulegali takiej pokusie, którą ja odkrywam też troszeczkę na różnych poziomach. Ta pokusa polega na tym, że w wielu przypadkach mówi się, dzieciom o śmierci nie mówmy. Nie zabierajmy dziecka na pogrzeb dziadzia, babci, kogoś z rodziny, bo później będzie to bardzo przeżywać. W związku z tym lepiej ten temat wyeliminujmy. A przecież wiemy, że życie nasze zaczyna się tu na ziemi w pewnym momencie też się kończy i myślę, że to spotkanie się z rzeczywistością powinno dla nas być także tym wyznacznikiem naszych działań i ukierunkowania takiej bardzo rzeczywistej, bardzo gruntownej refleksji nad tym, jaka jest wartość naszego życia. Tyle tytułem mojego wstępu do dyskusji. Ja wyobrażam sobie to w ten sposób, że możemy po prostu tych z Państwa, którzy są z nami tutaj na sali, poprosić o zabranie głosu. Wtedy, kiedy ktoś z Państwa będzie chciał zabrać głos, proszę o uniesienie ręki. Ja udostępnię mikrofon, żeby widzieli nas ci, którzy uczestniczą z nami w tym spotkaniu poprzez łącza internetowe. Bardzo bym prosił o podejście tutaj do stolika i albo możliwość oferuję, aby usiąść koło mnie, albo jeżeli ktoś woli na stojąco, to gdzieś tu tak blisko, aby właśnie kamery mogły nas wyłapać, aby nasz głos i także nasza fizjonomia dotarła do tych, którzy nas słuchają i oglądają. Bardzo proszę, kto z Państwa chciałby zabrać pierwszy głos? Bardzo proszę, pani profesor Elżbieta Osewska. Dziękuję za to wspomnienie, które się pojawiło, że w Ratio Studiorum mamy teraz do czynienia z wykładem Duszpasterstwo małżeństw i rodzin.
Mówiliśmy o tym bardzo dużo. Ja też nawiązuję do faktu, że przez 5 lat jako członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej akredytowałam wydziały teologiczne, wobec czego zapoznawałam się też z tym, jaki był program nauczania. Natomiast moje pytanie, które się tu pojawia i myślę, to jest takie wyzwanie dla nas wszystkich. Co tak naprawdę zawiera ten wykład i ćwiczenia? I czy w ramach duszpasterstwa małżeństw i rodzin przyszli kapłani mają szansę spotkania się z rodzinami, z małżeństwami, z konkretnymi sytuacjami? Czy mają szansę rozstrzygania pewnych konkretnych sytuacji? I tu znów pozwólcie Państwo, że odwołam się do swojego doświadczenia. Na studiach postdoktoranckich, które odbywałam na Uniwersytecie w Oksfordzie, miałam zajęcia z profesorem Pierce Linley, dominikaninem, który był bardzo praktyczny w wielu odniesieniach pastoralnych. I potrafił na przykład robić takie konkretne sytuacje, w których rozpoznawał, jak się zachowamy pastoralnie jako tam byli też kapłani, czy też osoby świeckie, czyli na przykład sytuacja chrztu, w której dziecko płacze i co my robimy, jak sobie radzimy z taką sytuacją chrztu. I tak sobie myślę, że w nawiązaniu do tego przedmiotu, cieszę się, że on istnieje, konkretne sytuacje, w których stawalibyśmy wobec właśnie utraty dziecka, wobec trudnych problemów przeżywanych w rodzinie i rozstrzyganie tego, poszukiwanie rozwiązań, a nie tylko podawanie konkretnych koncepcji teoretycznych jest niezwykle potrzebne. Wyczucie też także w homiliach tego, co mówimy do tych ludzi, którzy nas słuchają, którzy mają konkretne doświadczenie. Ja kiedyś proponowałam, pracując w ośrodku doskonalenia nauczycieli w Łomży, że aby homilie były dobre, to żeby zaprosić alumnów z 4-5 roku do ODN-u, do nauczycieli, żeby wygłosili homilię, a potem posłuchali wszystkich uwag wygłoszonych przez polonistów, rodziców i innych nauczycieli i wtedy byłaby reakcja zwrotna, byłoby wiadomo, jak to jest przyjmowane. Przepraszam za ten głos, ale nie chciałabym, żeby ten przedmiot, który niesie ogromną szansę, zamienił się znowu w budowanie i pokazywanie koncepcji, które możemy przeczytać. Chciałabym, aby on miał ten wymiar praktyczny, który pozwoli nam wspólnie działać. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za ten głos. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że my jako Krajowy Ośrodek Duszpasterstwa Rodzin już nad tym pracowaliśmy, aby właśnie duszpasterze diecezjalni rodzin, małżeństw, także doradcy życia rodzinnego wchodzili, tak mówiąc może kolokwialnie, do seminariów i aby te tematy były poruszane w bardzo sposób praktyczny. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, że ja osobiście w moim przekazie podczas spotkań wykładów z alumnami 5 roku po prostu symuluję pewne sytuacje. Oczywiście nie mogę tego robić w sposób aż bardzo taki zaawansowany, ale po prostu poprzez przedstawienie konkretnego przypadku zmuszam ich do tego, aby po prostu ze mną współpracując, wypracowali pewien model postępowania i może to zabrzmi trochę nieskromnie, ale widzę, jak bardzo to zmienia ich sposób myślenia. Bo co innego, kiedy ja opowiem pewne rzeczy, co innego, kiedy oni muszą się troszeczkę napocić wobec także innych alumnów i wypracować taki sposób działania, który będzie satysfakcjonujący i będzie rzeczywiście pomagał. Ja przyznam też szczerze, nie ułatwiam im tego zadania. Zmuszam ich do pewnych gimnastyki intelektualnej, ale także tej gimnastyki duchowej, tak aby, myślę, zastosować jedną ciekawą rzecz. Mówiliśmy tutaj dzisiaj o tym holistycznym podejściu, aby oni już na poziomie 5 roku seminarium potrafili zintegrować tę wiedzę, którą posiadają także z innych przedmiotów, na których też o tych problemach jakoś w seminarium mówimy. Myślę, że jest to pewien konkret. Trochę boimy się, to mówię zupełnie szczerze, boimy się przypadków, w których seminaria są ściśle afiliowane do konkretnych wydziałów teologicznych i boimy się, że w takim przypadku, kiedy przejmie te wykłady ktoś, kto z duszpasterstwem rodzin ma niewiele wspólnego, może niestety uczynić z tego wykład bardzo teoretyczny, opowiadający. Jak mówię, na Radzie do Spraw Rodziny Konferencji Episkopat Polski o tym mówiliśmy. Mówiliśmy na naszych spotkaniach duszpasterzy rodzin, spotkaniach ogólnopolskich. Będziemy o tym mówili jeszcze podczas naszych spotkań rejonowych, aby ten przedmiot maksymalnie wykorzystać do budzenia tej wrażliwości już w młodych ludziach, w alumnach. Bardzo proszę.
Przepraszam bardzo, nie znam godyn. A bardzo serdecznie zapraszam pani profesor Elżbieta Kotkowska, która poprowadzi później drugą sesję. Bardzo proszę. Jestem związana z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, z Wydziałem Teologicznym, a obecnie z kierunkiem Dialog i Doradztwo Społeczne. I stąd moje pytanie do pani profesor Moniki Przybysz, która nam przedstawiła dosyć konkretną sytuację, te kompetencje komunikacyjne duszpasterza w relacji z rodzinami, ale zadam pytanie praktyczne. I jakie jest pani profesor rozeznanie na temat właśnie kompetencji komunikacyjnych w ogóle duszpasterzy? Czy to się w jakiś sposób dzieje? Dlaczego o to pytam? Bo ponieważ zauważyłam u mnie na wydziale, kiedy zaczęliśmy wprowadzać wykłady monograficzne dla teologii, to one prawie wszystkie są, które moglibyśmy śmiało przenieść od razu na dialog i doradztwo społeczne. Tak również w teolodzy potrzebują tych wszystkich spraw związanych z komunikacją. Zapraszam panią profesor Monikę Przybysz. Bardzo proszę. Pozytywnie, bo zawsze staram się przy komunikacji społecznej, ponieważ uczę dziennikarzy, mówić pozytywnie. Wszyscy potrzebujemy zwiększania codziennie, nawet nie raz na jakiś czas, tylko codziennie kompetencji komunikacyjnych, ponieważ zmiany w komunikacji tak dynamicznie się dzisiaj odbywają. Wiem, że nie do końca pani profesor o to chodziło, ale już odpowiadam. Bardzo się cieszę, naprawdę ogromnie się cieszę z doświadczenia tego wprowadzenia edukacji medialnej w Ratio Studiorum. Naprawdę wiele osób w Polsce zabiegało o to kilkanaście lat już. To nie jest kilka miesięcy czy kilka tygodni. I bardzo się cieszę, że ma to miejsce. Można skrytykować program, że tam nie ma wszystkiego, co my potrzebujemy. Program był tworzony od kilku lat i on już po roku, zawsze jak się go stworzy, jest absolutnie nieaktualny. I właściwie na komunikacji społecznej co roku trzeba uaktualniać pewne elementy, ponieważ taka jest dynamika zmiany, zmian komunikacyjnych w internecie. Tak dynamicznie przerasta nam ilość informacji też. Z takiej konferencji dotyczącej lekarzy mogę tylko powiedzieć, że w medycynie zmiany, to znaczy podwaja się ilość informacji co 72 dni. Tak przyrasta nam wiedza i tak zmieniają się też doświadczenia w różnych dziedzinach. Pewnie w komunikacji społecznej może być to podobnie. I teraz odpowiadając na to, jakie są kompetencje komunikacyjne duszpasterzy. Na pewno bardzo różne. W tych parafiach, w których odbywa się komunikacja z wiernymi, ksiądz, przepraszam, że tak powiem, ale nie ma wyjścia, te kompetencje zwiększa, bo musi, bo świeccy nie odpuszczają tego. W tych parafiach, w których funkcjonuje, to w bardzo wielu jeszcze mniejszych parafiach, w których kapłan radzi sobie sam, bo takie parafie też są, czasem dlatego, że musi, nie jest non-stop tak nękany przez wiernych świeckich do tego, żeby sobie radził komunikacyjnie. I na pewno wszystkie kompetencje zwiększamy we wspólnocie w komunikacji bezpośredniej. Nie zapośredniczonej za pomocą tak naprawdę ekranów, smartfonów, komputerów. A więc uczymy się komunikacji komunikując. I tam, gdzie kapłani będą rozmawiać, gdzie będą żywe rady duszpasterskie, gdzie będą kapłani pracować, tak jak ksiądz mówi, rzeczywiście w duszpasterstwie rodzin, to tam te kompetencje komunikacyjne będą szybko uzupełniane, bo po prostu kapłan nie będzie miał innego wyjścia. Więc ja zachęcam do tego rzeczywiście, przepraszam, że to powiem, broń Boże, nie jestem antyklerykałem, naprawdę 20 lat zajmuję się komunikacją kryzysową w kościele jako teolog. Dobra, a ja staram się nie być, może tak powiem. To powiem tak, że ja zachęcam rzeczywiście kapłanów, którzy czasem po prostu boją się niektórych tematów i zamykają się wieczorami, bo młodzi kapłani bardzo często zamykają się wieczorami w swoich domach, odpalają sobie, włączają sobie, nie będę tutaj reklamować wiadomo co, to znaczy nie, może tak, żeby to dobrze wybrzmiało pozytywnie, odpalają sobie Netflixa i oglądają po prostu filmy, tak? Do tego, żeby rzeczywiście wchodzić w relacje i prowadzić to duszpasterstwo, nawet to trudne. I właśnie to duszpasterstwo, o którym ja mówiłam, to znaczy duszpasterstwo osób, które doświadczyły utraty kogoś bliskiego, jest naprawdę pilnie potrzebne w Polsce. Bo nie tylko chodzi o osoby, które zmarły, możemy tutaj dyskutować o kwestii COVID-u, ale mamy ogromny przyrost osób zmarłych na skutek rzeczywiście pandemii. I te osoby zostają w domach. Bo o ile wcześniej jeszcze naturalnie przychodziły do kościoła, to czasem po takim doświadczeniu utraty bliskiej osoby na skutek właśnie pandemii po prostu boją się wyjść z domu.
bo to na przykład jest współmałżonek starszej osoby, który teraz właśnie przeżywszy taką utratę, boi się wyjść w domu, on nie wraca do parafii. A więc mamy ogromną potrzebę rzeczywiście prowadzenia takiego duszpasterstwa, wychodzenia do tych osób, które są po prostu zostają w domach. I czasem rzeczywiście też my, tak naprawdę wierni świeccy, mamy taką odpowiedzialność, że być może trzeba zacząć chodzić, nie chcę tutaj mówić i porównywać nas do kogoś innego, ale zacząć chodzić właśnie po domach. Być może to jest takie wyzwanie. A więc na pewno w komunikacji uczymy się komunikacji. To tak przydługo, ale chciałabym tak szeroko odpowiedzieć. Dziękuję bardzo. Ja natomiast myślę, że warto ciągle reklamować duszpasterstwo rodzin. Ja odkrywam i wielu księży odkrywa to, że właśnie pracując z rodzinami słyszą o tym, jak wygląda życie. Czują, jak wygląda życie, bo rodziny, te, które szczerze współpracują z duszpasterzem, nie boją się mówić o swoich problemach. Pokazują to, co się dzieje i ja się bardzo cieszę, że to grono współpracowników duszpasterstwa rodzin rośnie. Cieszę się z tego, że papież Franciszek w Amoris Laetitia pisze bardzo ciekawe zdanie, w którym mówi: każdy kapłan na mocy sakramentu święceń staje się par excellence duszpasterzem rodzin. Pierwsze podstawowe, moglibyśmy powiedzieć, powołanie kapłana ma być duszpasterzem rodzin, ma być tym, który jednoczy, integruje środowisko i to też prowadzi do tego, co tutaj pani profesor wspomniała wcześniej, do tego, aby też docierać i integrować te relacje pomiędzypokoleniowe. Dzisiaj nam bardzo, bardzo tego potrzeba, aby integrować to środowisko dzieci, młodzieży, środowisko osób starszych, często po doświadczeniu także śmierci współmałżonka, także osób, które żyją w samotności i nie potrafią się otworzyć. Tu też taka ciekawa informacja, którą dostaję od wielu także rodziców, którzy mówią: proszę księdza, nagle okazało się, najlepsze kompetencje komunikacyjne ma nasz ksiądz wikariusz, bo ma najnowszy laptop, nic mu się nie przycina, filmy śmigają, mówiąc tak kolokwialnie, na katechezie, a najgorszy problem mieli nauczyciele z tego starszego pokolenia, z komputerami trochę starszymi, którzy podczas właśnie edukacji online mieli wiele poważnych problemów. Więc tutaj też możemy, nie wiem, czy to jest jakiś nasz sukces, ale takie głosy się odzywają. Natomiast myślę też, że jesteśmy tutaj nie czas i miejsce teraz na to, ale myślę, że jesteśmy też świadkami pewnej zmiany paradygmatu duszpasterskiego, przechodzenia od spotkań kapłana z dużą grupą wiernych w kościele i z konieczności trochę anonimowych do tego, do czego nas bardzo mocno zaprasza papież Franciszek, do towarzyszenia bardzo indywidualnego i odkrywania poszczególnych potrzeb wiernych. Dobrze, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Bardzo proszę. Jeszcze nie znam niestety godności. Ksiądz dr Artur Aleksiejuk z Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej z Warszawy. Zapraszamy. Ja bardzo chciałbym podziękować szanownym prelegentkom, panią profesor, za zwrócenie uwagi przede wszystkim na ten aspekt praktyczny. Ja akurat należę do takich osób, które akurat pracują w roli pomagacza. Prowadzę poradnictwo psychologiczne, duszpasterskie lub też pastoralne i akurat pracuję w takim reżimie terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach. I to jest taki właściwie środek, który, czy też metodologia, która pomaga właściwie, można tak powiedzieć, skłonić osoby, które pozostają, dajmy na to, powiedzmy, w relacji goszczenia albo takiego oporu do tego, aby mogły same szukać tych rozwiązań właśnie w tych trudnych sytuacjach. I wydaje się, że ta sytuacja straty dziecka jest właśnie taką sytuacją. Tutaj jest niezwykle ważna wrażliwość, ale też pozostawienie tej dynamiki dialogu, dynamiki dochodzenia do rozwiązania po stronie właśnie tej osoby, która przeżywa ową traumę. A więc wydaje się, że tutaj akurat ta metoda, bo akurat tej metodą znam, tą metodą pracuję, jest niezwykle, może być niezwykle pomocna, szczególnie dla duszpasterzy. Ona jest taką metodą bardzo delikatną, bardzo, bardzo wrażliwą, niewychodzącą i myślę, że
to może się przydać. To jest tylko tak ad vocem tych rozwiązań praktycznych, które być może mogą być wykorzystywane tutaj przez duszpasterzy. Tylko tyle chciałem powiedzieć, po prostu podzielić się refleksją. Także bardzo dziękuję panią profesor za właśnie tą praktyczną, nie teoretyczną, bo teoretyzować to my możemy dużo, ale tą właśnie praktyczną stronę pomocy. Dziękuję. Myślę, że też tutaj dotykamy takiego problemu, który był wspomniany, ale myślę, że warto na niego zwrócić uwagę, dotycząc zwłaszcza tych większych miast, przesunięcia się także wieku zawieranych małżeństw i przesunięcia się także wieku poczęcia pierwszego dziecka. To sprawia, że często ci rodzice są, mówiąc tak bardzo kolokwialnie, zdesperowani, tak bardzo chcą, pragną tego dziecka, nieraz inwestują różne terapie i w działania profilaktyczne, aby to dziecko mogło się urodzić i kiedy niestety dochodzi do straty tego dziecka, rzeczywiście te nadzieje są bardzo mocno zawiedzione i to przeżycie straty jest bardzo, bardzo pogłębione. Często niestety są to ludzie, którzy nie są zbyt mocno związani z Kościołem i tu też dla nas wielkie wyzwanie, aby też umieć nieść pociechy tym osobom, które niekoniecznie będą przychodziły do Kościoła, które niekoniecznie będą szukały tej drogi życia w Kościele, ale także dotykają tematu straty, przeżywają smutek i potrzebują wsparcia, które będzie im pomagało tę stratę i żałobę dobrze przeżyć. Czy ktoś chciałby jeszcze? Pan Piotr Guzdek, bardzo proszę. Tak? Dobrze. Bardzo proszę, pani profesor Elżbieta Usewska. I krótkie nawiązanie do ostatniej wypowiedzi. Bardzo dziękuję za tę wypowiedź. Chciałam tylko dodać, że 24 i 25 września mieliśmy w Krakowie taką też dużą międzynarodową konferencję Cherish Family Life jako Polskie Stowarzyszenie Familiologiczne, w ramach którego występowali reprezentanci różnych uczelni, ale między innymi występowała też pani profesor Barbara Simonicz, która wraz z grupą powiedziałabym specjalistów z nauk o rodzinie i w Lublianie, i w Mariborze, i w Celje prowadzą pastoralne ośrodki wsparcia małżeństw i rodzin w oparciu o takie holistyczne ujęcie reprezentowane przez profesora Krystiana Gostecznika. I ono z jednej strony nawiązuje do tych trudnych sytuacji małżeńskich i rodzinnych, ale też do sytuacji po wojnie bałkańskiej na tamtym terenie, która przyniosła ogromny współczynnik agresji w rodzinach. Te konsekwencje powojenne to jest między innymi bardzo wysoki współczynnik i z jednej strony agresji, z drugiej wycofania i depresji, czasem też samobójstw. Więc te działania pastoralne, takie holistyczne, ale w odniesieniu do rzeczywistości chrześcijańskiej są podejmowane w różnych ośrodkach. Ja myślę, że bardzo cenna byłaby inicjatywa takiej współpracy i zobaczenia, co robimy w różnych ośrodkach i jak możemy siebie wzajemnie wspierać. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Pan Piotr, drugi raz to dajmy mu szansę, dobrze? Kwestię chciałem bardziej skomentować, może niż pytać. Ta sesja wiele mówiła na temat kompetencji komunikacyjnych, psychologii komunikacji w duszpasterstwie, ale jednak my nie możemy zapominać, że duszpasterstwo jest tą specyficzną sytuacją komunikacyjną, gdzie jest rzeczywistość łaski. Że jest rzeczywistość, bo państwo mnie może nie słyszą, że jest rzeczywistość łaski. I z doświadczeń pracy z rodzicami, zwłaszcza rekolekcji, ja widzę, że te kompetencje komunikacyjne czy metody terapeutyczne, one nie są na pierwszym miejscu. Jednak ktoś, kto zwraca się do duszpasterza, czy uczestniczy w rekolekcjach dla rodziców po stracie dziecka, oczekuje, nie powiedziałbym wyczerpujących, dlatego że w teologii dyskutujemy o kwestii roli zła i przyczyn zła w życiu człowieka, relacja pomiędzy złem a Bogiem i tak dalej. To są rzeczy, które były dyskutowane i będą i prostych odpowiedzi tutaj absolutnie nie ma, ale odpowiedzi, które należałoby uznać za nie tyle wyczerpujące, co pokazujące złożoność tematyki, złożoność odpowiedzi na te pytania. Dlatego, że bardzo często spotykamy się z takimi odpowiedziami banalizującymi, upraszczającymi, a te problemy teologiczne są niezwykle złożone. Czyli ja bym położył większy nacisk na przygotowanie teologiczne. Przygotowanie teologiczne. I tak rodzice, którzy przyjeżdżali także po samobójstwach dzieci, najważniejsza była kwestia oceny etycznej,
i teologicznej tego wydarzenia. I to jest niezwykle ważne. Nie ograniczać tylko i wyłącznie, bo broń Boże, żebyśmy nie doprowadzili do psychologizacji duszpasterstwa. Że jednak ta pomoc duszpasterska będzie prowadzona przez kapłana rzymskokatolickiego, czy też jakiejkolwiek innej denominacji, a w zasadzie opierała się na pewnych przesłankach, oczywiście wyłącznie przesłankach psychologicznych. To trzeba wyważyć. Natomiast drugą rzecz, którą chcę zwrócić uwagę, niezwykła trudność kapłanów, którzy spotykają się z rodzicami w kancelarii parafialnej i zachodzi konieczność rozeznania spraw formalnych organizacji tego pogrzebu. Spotykam się z tymi problemami także w parafiach krakowskich, zresztą nie tylko, ale w naszej archidiecezji szerzej, gdzie kapłani mają ten trud rozeznania, jaka właściwa dokumentacja do sprawienia pochówku, który jest prawnie legalny, jest wymagana. I chciałem bardzo przestrzec kapłanów, którzy naprawdę z dobroci serca i wychodząc naprzeciw rodzicom, bo mając ogląd szerszy w ujęciu ogólnopolskim, muszę powiedzieć, że te zmiany postaw kapłańskich są naprawdę daleko idące. Z dobroci serca dokonują pochówku dzieci, czy są gotowi dokonać pochówku dzieci bez odpowiedniej dokumentacji państwowej. I niestety, tak, księże profesorze, widzę, że kończymy, ale ja to muszę dopowiedzieć. I niestety miałem przypadki, gdzie kapłan chcąc wyjść naprzeciw rodzicom, którzy nie uzyskali dokumentacji do pochówku, potem miał bardzo nieprzyjemną sytuację dochodzenia prokuratorskiego, wcześniej jeszcze postępowania wyjaśniającego na policji o pochodzeniu zwłok, dlatego że, tak jak też państwo mówili, te postawy w rodzinach wobec pochówku rodzinnego, liturgicznego są niezwykle zróżnicowane i niejednokrotnie przedmiotem ataku, tej kontestacji są nie tylko osieroceni rodzice, ale także kapłani, którzy są oskarżani o to, że dokonują profanacji poświęconej ziemi, chowając ciało dziecka nieochrzczonego, że dokonują nadużyć liturgicznych, sprawując liturgię pogrzebu dziecka nieochrzczonego, przynajmniej z tej perspektywy rzymskokatolickiej, i którzy też niestety, ale są podawani na policję w sytuacji braku właściwej dokumentacji. Jeszcze tylko jednym zdaniem chciałem zwrócić uwagę, że to są młodzi małżonkowie, którzy wchodzą w życie, którzy bardzo często także nie mają jeszcze takiego zaplecza socjalnego czy mieszkaniowego, spłacają kredyty i zorganizowanie pogrzebu w dużym mieście dziecka to jest bardzo duże obciążenie finansowe. W Krakowie, gdyby chcieć przygotować grup rodzinny już tak naprawdę w przyszłości dla małżonków, to jest koszt dobrze około 15 tysięcy. Oczywiście mówimy o grobie przygotowanym do pochówku już bez nagrobków, czyli dzierżawa, wykonanie tego grobu. Natomiast no, oczywiście zasiłek pogrzebowy to jest tylko 4 tysiące złotych, a jest cała grupa rodziców, których płeć dziecka jest niestwierdzona, którzy tej pomocy w ogóle nie oczekują. Więc ważne, ażeby w parafiach powstawały groby dzieci utraconych, które mają charakter zbiorowy, ale do których pochówki odbywają się właśnie w ramach liturgii sprawowanej przez rodziców, oczywiście kapłana razem z rodzicami, by to nie były pochówki gminne, by ci rodzice mieli sposobność tej indywidualnej liturgii, dlatego że to naprawdę przekracza możliwości finansowe. Niestety mamy taką sytuację prawną i polityczną w Polsce, jaką mamy. Kolejne inicjatywy ustawodawcze, które są podejmowane przez różne instytucje, organy konstytucyjne, upadają, ażeby zapewnić tym rodzicom, których płeć jest nieznana, chociaż zasiłek pogrzebowy. Bardzo dziękuję. Tak.